W tej sytuacji udzielam głosu już merytorycznie co do apelacji. Proszę bardzo. Wysoki Sądzie, Powód popiera apelację. Popiera apelację, może wychodząc od takiego ogólnego uzasadnienia, nie tylko dlatego, że w naszym przekonaniu doszło do istotnego naruszenia przepisów postępowania, ale przede wszystkim, że cała rzeczywistość, która jest objęta pozwem, okoliczności faktyczne znajdują podwiercenie w tym, co w dniu dzisiejszym się dzieje i to, w jaki sposób publiczny nadawca formułuje swój przekaz. I to tak naprawdę dla Powoda stanowi najlepszy dowód na to, że po prostu miał rację, formułując swoje żądania i swoje roszczenia w pozwie. W kwestii ogólnej, natomiast apelacja zawiera w sposób precyzyjny sformułowany zarzut, zawiera w sposób precyzyjny sformułowanie zarzutów postępowania. Dla istoty rozstrzygnięcia w tej sprawie znaczenie ma to, że mimo iż, jak wskazuje pełnomocnik strony pozwanej, nie znajduje się poza tym reportażem z 13 grudnia w materiale dowodowym żaden materiał audiowizualny, to przecież Wysoki Sądzie, nie chodzi tylko i wyłącznie o materiały audiowizualne nadawcy publicznego, ale chodzi przede wszystkim o to, jakie komentarze, jakie publikacje od niego pochodzą. I w tych załącznikach do pozwu, gdzie są przytaczane wypowiedzi nadawcy publicznego, do których odnoszą się komentatorzy, są wskazane wypowiedzi, na podstawie których Powód uznaje, iż doszło do naruszenia jego dóbr osobistych. To, że one są komentowane, to jest jedynie dodatkowy dowód na to, że osoby, które posiadają wiedzę, doświadczenie życiowe w ocenie roli, jaką pełni nadawca publiczny, w sposób krytyczny odnoszą się do tych materiałów, a zatem również tak jak Powód. Zupełnie niezasadnie sąd pierwszej instancji pominął ten materiał. W uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji nie ma informacji, dlaczego pewne cytaty i sformułowania, które padły w tych publikacjach, nie znalazły w ocenie sądu pierwszej instancji uznania chociażby jako materiał, który należałoby rozważyć. I to jest jakby jedna kwestia. Skupiając się na tym, że Powód nie dostarczył żadnych materiałów audiowizualnych, sąd pierwszej instancji pominął w istocie te fragmenty i wypowiedzi nadawcy publicznego, co do których Powód w pozwie, które Powód uznaje jako stanowiące naruszenie jego dóbr osobistych. Natomiast nawet Wysoki Sądzie, gdyby uznać, że tych materiałów audiowizualnych nie ma, albo nie ma takich, które pozwalałyby ocenić kwestię naruszenia dóbr osobistych pana Powoda, mamy reportaż z 13 grudnia 2016 roku, który w sposób dobitny pozwala ocenić po pierwsze treść wypowiedzi, czy tak naprawdę treść tej publikacji, a po drugie nie ma żadnych wątpliwości, iż pan Powód jako członek demonstracji w tym dniu i osoba, która utożsamiała się z pewnym systemem wartości wyrażanym przez tą grupę ludzi, która tam się zebrała. Tu grupa ludzi, oczywiście proszę wybaczyć to sformułowanie, chodziło o grupę osób, które brały w tym udział i co do których nadawca publiczny używa porównań do sowieckich komunistów w sposób haniebny i zupełnie nieuzasadniony. Nie ma w tym reportażu w ogóle mowy o kontekście historycznym. Reportaż dotyczy stricte demonstracji w obronie konstytucji i w obronie sądów. Żaden z protestujących nie wznosił innych haseł, jak również nie pojawia się żaden inny kontekst, który uzasadniałby tego rodzaju porównanie, poza oczywiście tą czerwoną flagą, którą sobie bez dokładnego jej tak naprawdę przedstawienia opinii publicznej nadawca publiczny określił jako symbol komunistyczny. To porównanie było niezasadne, nieadekwatne i krzywdzące dla osób, które w tym dniu prezentowały poglądy wspólnie z Powodem, do czego miały prawo. Wskazuje również Wysoki Sądzie, że ten reportaż z 13 grudnia nie składa się tylko i wyłącznie z tego porównania.
cały reportaż oceniany w sposób swobodny i taki kompleksowy pozwala na ocenę jakiego konkretnie kontekstu publiczny nadawca, do jakiego kontekstu się odnosił. Tam nie chodziło o to, że to porównanie do tych czerwonych flag było pewnego rodzaju jednorazowym wnioskiem, który się nasuwa przeciętnemu odbiorcy, tylko był cały kontekst wypowiedzi, który miał na celu zdyskredytowanie osób, które w tej demonstracji brały udział przez wypowiedzi osób, które komentowały to wydarzenie i odwołanie się do zbrodni komunistycznych. W istocie to porównanie pozostaje zupełnie nieadekwatne. I dlatego uważamy, że sąd pierwszej instancji w sposób nieprawidłowy ocenił ten materiał w kontekście po pierwsze nieuznania interesu powoda jako osoby, która może na tej podstawie domagać się ochrony prawnej, a po drugie jako zdaje się, bo to też w sposób taki dość ogólny zostało określone jako prawo publicznego nadawcy również do swobody wypowiedzi czy do posługiwania się tego rodzaju symbolami. Nie zgadzamy się również z wykładnią artykułu 24 paragraf 1 kodeksu cywilnego, w którym sąd pierwszej instancji uznaje, że to powód powinien wykazywać jakiś wpływ negatywny tych publikacji na jego osobę i na sposób, w jaki postrzega go otoczenie. Chodzi o sam fakt naruszenia i o to, że to naruszenie było bezprawne i ta bezprawność w ocenie powoda została wykazana. Ja na tym kończę swoje wystąpienie. Wnoszę o, tak jak w apelacji, o zmianę wyroku, względnie jego uchylenie, zasądzenie kosztów postępowania. I zwracam się również do sądu o udzielenie głosu powodowi, który również trzy zdania chciałby. No ale to dosłownie trzy zdania. Bardzo proszę. No ja bym, Wysoki Sądzie, ja bym chciał poruszyć po pierwsze pewną typizację tych sposobu naruszania godności przez Telewizję Polską. To nie był tylko ten jeden reportaż, tak, gdzie ja osobiście byłem dotknięty jakby atakiem telewizji, tak, gdzie mnie porównano do zabójcy komunistycznego i cały tamty stek. Podstawowym sposobem naruszania godności człowieka, takiego jak o którym mówi artykuł 30 Konstytucji, to są te codzienne kłamstwa i manipulacje, które na tym to polega. Tak? To nie polega na tym, że telewizja ma czyjś wizerunek pokazać. Tak? Jeżeli z telewizja publiczna ma misję taką, żeby dotrzeć do każdego obywatela z informacją. Jeżeli te informacje są przekłamywane, manipulowane, wręcz ewidentne, brutalne kłamstwa, to znaczy, że nie traktują nikogo w Polsce poważnie. Tak? Każdy obywatel powinien się czuć urażony, że w ten sposób nawet ci obywatele, którzy wiedzą o tym, tak, jak ja, no nie dam się nabrać na to, ale też to podejście, to usiłowanie potraktowania nas w ten sposób, to jest podstawowa forma naruszania godności człowieka przez telewizję i to zostało w tych materiałach dowodowych w bardzo różnych sposób pokazane przez różne media, różne środowiska, ekspertyzy naukowe. No i między innymi także ten reportaż spod telewizji, tak? To jest pierwsza forma. Druga forma naruszania godności człowieka to jest grupowa, tak? Proszę pana, no ale pan jakieś teoretyczne tutaj rozważania zaczyna snuć. Trzy zdania pan mecenas wskazał, że pan wypowie. No tak, no jeszcze chodzi o to, żeby... jeszcze ta, co pan jeszcze chce dodać? Jeszcze ta kolejna forma, o której... czego nie powiedział pełnomocnik, na co chciał pan zwrócić uwagę. No właśnie uwagę. Jeszcze tą formę naruszania grupowej godności człowieka, bo to się w Telewizji Polskiej odbywają się właściwie procesy inkwizycyjne, tak? Każdy ten reportaż, szczególnie na przykład wobec sędziów, tak to widzimy od dawna, to są procesy inkwizycyjne, tam jest tylko dziennikarz, który pełni rolę oskarżyciela. Proszę nie wykraczać poza przedmiot tego procesu. No to chyba wystarczy już. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, proszę. Wysoki Sądzie, ja wnoszę o oddalenie apelacji w całości oraz o zasądzenie powoda na rzecz pozwanej i zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.
Wysoki Sądzie powód wniósł pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu własnym i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje tylko, że no nie dołączył też żadnych pełnomocnic, więc trudno tutaj mówić, aby w tej sprawie ta sprawa dotyczyła kogoś innego niż on, bo aby można było występować w imieniu innym niż własne, no musi to wynikać albo z ustawy, albo z umocowania, czyli z pełnomocnictwa, które będzie zostało dołączone. Powód domaga się ochrony w procesie ochrony dóbr osobistych w związku z tym, że ogólna działalność programowa Telewizji Polskiej jego zdaniem naruszyła wskazane przez niego dobra osobiste. W sprawie ochrony dóbr osobistych rozkład ciężaru dowodu, jak wiadomo, jest następujący. To powód musi wykazać fakt naruszenia dobra osobistego oraz wskazać dobra osobiste, które zostały naruszone. W sprawie ochrony dóbr osobistych fakt naruszenia dobra osobistego jest wykazany w ten sposób, że ktoś, kto czuje, że dotknięty jakąś publikacją, wskazuje, jaka konkretnie publikacja go dotyczy, naruszyła jego dobro osobiste, jakie konkretne fragmenty tej audycji, gdzie ta audycja była emitowana, przez jakie medium. W przedmiotowej sprawie tego faktu naruszenia dobra osobistych powód nie wykazał. Ani dołączone do pozwu materiały nie stanowią dowodu naruszenia dóbr osobistych powodowo, nie wskazują na jakąś konkretną audycję, która by powoda dotyczyła, tylko są to opinie różnych osób o działalności programowej telewizji, gdzie jak wiadomo, no, opinie nie stanowią dowodu na fakt naruszenia dóbr osobistego, tylko te załączone materiały mogą stanowić dowody na fakt, że dane osoby dane opinie wyraziły. Również materiał wskazany przez powoda, ten materiał z demonstracji przed Sejmem wyemitowany 13 grudnia 2017 roku, w żadnej mierze nie wykazuje faktu naruszenia dóbr osobistych powoda. Jest to relacja z demonstracji, wielotysięcznej demonstracji przed Sejmem. W tym materiale nie został ukazany ani wizerunek powoda, nie ma tam jego wypowiedzi, nie jest to materiał indywidualnie o nim, ani żadna osoba, przeciętny widz, nie jest w stanie powiązać tego materiału z osobą powoda. To, że powód twierdzi, że gdzieś tam był, no nie zmienia faktu, że nie można przyjąć, że ten materiał narusza jego dobra osobiste. Kwestia tutaj podnoszona przez stronę powodową. W audycji użyto słów: wczoraj demonstrowali, jak sowieccy komuniści pod czerwonymi sztandarami. Takie słowa padły w audycji i powiewającą w tłumie demonstrującą czerwoną flagę, no to jest faktem, tak? Ta flaga miała miejsce i w Polsce może się to kojarzyć niektórym osobom właśnie z sytuacją zamierzchłej przeszłości. Wysoki Sądzie, powód wielokrotnie wskazuje, że działalność programowa ogólna w telewizji jest niezgodna z ustawą o radiofonii i telewizji. W związku z tym powód, jeżeli czuje się niezadowolony jako widz z tej działalności programowej, w sytuacji, w której żaden z materiałów audiowizualnych w bezpośrednim stopniu nie dotyczy powoda, nie stał się ofiarą żadnego konkretnego materiału, no nie powinien korzystać z takiej instytucji prawnej jak ochrona dóbr osobistych i występować z powództwem przez sąd cywilny, tylko powinien skorzystać z tego, aby jako widz niezadowolony działalnością tą programową telewizji skierować skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest właśnie ta instytucja, która daje możliwość widzom, których programy bezpośrednio nie dotyczą, reakcji na to, czy na to, jeżeli widzą niezgodność działalności programowej z zapisami ustawy o radiofonii i telewizji. Jeszcze tylko krótko chciałbym się odnieść do roszczeń powoda. No bo jak rozumiem, w związku z brakiem modyfikacji tym roszczeniem jest to roszczenie opisane w pozwie. Tutaj chciałem wskazać, że również roszczenie, które jest sformułowane w tej sprawie, które zgodnie z dyrektywą artykułu 24 ustęp 1 kodeksu cywilnego powinno być no, adekwatne i proporcjonalne, to oświadczenie o odpowiedniej treści, odpowiedniej formie, powinno być złożone. Tutaj przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że powód domaga się publikacji tego oświadczenia w wielu różnych mediach. Kwestionuje działalność telewizji,
jej działalność, która miała miejsce na jej antenach, a jednocześnie chciałbym, żeby to oświadczenie znalazło się również w innych mediach. No to jest niezgodne z zasadą adekwatności, proporcjonalności, bowiem no, stanowiłoby to, nie byłoby to charakteru kompensacyjnego, ale charakter represyjny w stosunku do pozwanej. Również treść tego oświadczenia no, nie odpowiada dyrektywie wskazanej w artykule 24 ust. 1, bowiem w treści oświadczenia należy się odnieść do konkretnej publikacji, konkretnego fragmentu oraz do konkretnej kwestii, jakby co naruszyło, jak te dobra osobiste. Tutaj mamy bardzo ogólne jakieś sformułowania, wręcz stanowiące pewnego rodzaju odezwę. Również ilość tych publikacji, które miałaby miejsce, jest też no, niewspółmierna do w ogóle ewentualnego nawet naruszenia dóbr osobistych, bowiem no, ilość tych publikacji też nie prowadziłaby do kompensacji, ale prowadziłaby do nieuprawnionego pokrzywdzenia strony pozwanej. Wysoki Sądzie, wyrok Sądu Pierwszej Instancji w ocenie strony pozwanej odpowiada prawu, sąd prawidłowo ustalił stan faktyczny, dokonał prawidłową subsumpcji i również prawidłowo orzekł. Wysoki Sądzie, ja jeszcze raz wnoszę o oddalenie apelacji w całości. Dziękuję bardzo. Zamykam rozprawę. Sąd postanowił odroczyć publikację wyroku do dnia 10 marca 2020 roku, godzina 13.00, sala 211. 10 marca, godzina 13.00, sala 211. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo. Chciałbym zapytać pana, w jaki sposób telewizja naruszała pana? No, telewizja naruszała godność nie tylko moją, ale przede wszystkim wszystkich obywateli. Nie taka typizacja tych, powiedzmy, przypadków. No to należałoby wyjść od tego, że telewizja naruszała godność każdego obywatela poprzez to, że kłamie i manipuluje, tak, praktycznie codziennie, a więc traktuje każdego obywatela przedmiotowo. No tu nie możemy, trzeba pamiętać, że to jest medium publiczne, tak, i masowe. A więc zakłada się, że telewizja musi z góry zakładać, że dotrze do każdego obywatela, że każdy obywatel potencjalnie będzie ten przekaz słyszał. A więc tu już jest, w tym momencie dochodzi do manipulacji, tak? I do naruszenia godności człowieka, jeżeli się go traktuje niepoważnie i z zamiarem oszukania, okłamania, tak? I sterowania czyimiś umysłami. Drugi sposób, powiedzmy, łamania godności człowieka w tym przypadku przez telewizję publiczną, to są naruszenia grupowe. Przecież te programy telewizyjne od zwykłych wiadomości do, powiedzmy, do tych specjalnych programów poświęconych jakimś tam konkretnym sprawom, to są w zasadzie procesy typu inkwizycyjnego. Tam właściwie w ogóle nie ma obrony, nie ma drugiej strony. Jest tylko dziennikarz, który pełni rolę sędziego i jacyś tam eksperci z jednej strony sceny politycznej, którzy potwierdzają, którzy są oskarżycielami. I to się wszystko kończy, nie ma praktycznie nigdzie. Na przykład w 70. rocznicę urodzin był w wiadomościach długi reportaż poświęcony Adamowi Michnikowi, prawda, w 2016 roku. No nie ma w ogóle możliwości, żeby ktokolwiek z tej strony, którzy znają Michnika i powiedzmy no, mają o nim dobre zdanie, żeby mógł powiedzieć coś pozytywnego. Cały czas, właściwie cały program mówią tylko osoby, które no, negatywnie się mogą o nim wypowiadać. Tak? Oczywiście oni, czy Ziemkiewicz na przykład, może sobie mówić o nim jak najbardziej. Ja będę bronił nawet jego prawa do tego, żeby miał takie zdanie, ale nie może tego robić telewizja, tak? Bo to się zamienia w dosłowny proces inkwizycyjny. Taki sam reportaż ukazał się też, wyemitowany został jeśli chodzi o Adama Mazgułę, tak? To prawdopodobnie kilkakrotnie. Ja pamiętam to jego wystąpienie pod Sejmem, tak? Gdzie całe jego wystąpienie właściwie było poświęcone jakby na apelowaniu i apelował głównie o to, żeby nie dzielić narodu. Tak? To jest jego
jego podstawowa teza w tym jego wystąpieniu, natomiast telewizja go zaatakowała, nazwali go oficerem stanu wojennego, prawda? Nie wspominając w ogóle tego całego kontekstu. No i tym bardziej, że potem go oczywiście atakowano już przez wiele miesięcy, tak? Mimo że telewizja miała reportaż, bardzo długi, tam chyba ponad 2 godziny, reportaż pułkownika Mazguły z Iraku, tak? Gdzie był przedstawiany przez tą telewizję jako osoba bardzo pozytywna, tak? Jako niemalże bohater narodowy, który był dowódcą strefy Babilon. No to jest właśnie typowy proces inkwizycyjny, tak? I to się odbywa niemalże codziennie w telewizji. W związku z tym no, uważam, że to są czyny niedozwolone, tak? Tego nie wolno robić, tak? I zagrożenie tu jest dla każdego obywatela, nie? Stąd właściwie wnoszę o... Oczywiście w moim przypadku czy dochodzi też do naruszenia godności konkretnych osób, tak jak w moim przypadku to też było w sprawie poruszone. Dotyczyło to demonstracji pod Sejmem, gdzie w obronie sądów, niezależności niezawisłych sądów 13 grudnia 2017 roku. No i tam w tym reportażu wszyscy ci, którzy... No tam było morze flag biało-czerwonych, unijnych, tak? I wszyscy ci demonstranci zostali nazwani komunistami, zbrodniarzami komunistycznymi. No, gdzieś tam ten reporter wypatrzył flagę czerwoną. W rzeczywistości to była flaga Polskiej Partii Socjalistycznej, którą Piłsudski nadał. I ona się nie może kojarzyć, taka flaga, która nie zawiera sierpa i młota, no nie może się rozsądnemu człowiekowi w Polsce kojarzyć tylko z komunizmem. Także telewizja, no wystarczyło zresztą, żeby ten reporter telewizji zrobił jeden krok czy dwa kroki do przodu i zapytał, kto to jest. No to był Czesław Kulesza, bo ja to potem sprawdziłem, tak, szukałem, kto to był. No to był Czesław Kulesza, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, więc jednocześnie w tym samym reportażu, gdzie narrator telewizji mówi o tych zbrodniarzach komunistycznych, że demonstrowali pod polskim Sejmem, na ekranie w tym samym momencie się pojawia Borusewicz. No, mamy dwóch największych antykomunistów, Piłsudskiego i Borusewicza, którzy przez telewizję polską są pokazywani jako komuniści, prawda? No więc... Moim zdaniem to narusza godność wszystkich, tak? A czy linia obrony trochę zmieniła się? Jak pan ocenia szansę tej linii przyjęcia takiej? No ja myślę, że tutaj jest rozdwojenie pewne, dlatego że telewizja i w ogóle bardzo duża część świata prawniczego polskiego, ja mówię tu poważnie o adwokatach, o radcach prawnych, o sędziach także, my żyjemy jakby w tych dwóch porządkach prawnych i w tym porządku prawnym, w którym jest telewizja polska na przykład, tam nie ma artykułu 30 Konstytucji ani 31, tam nie ma ustawy o radiofonii i telewizji, tak? Tam są decyzje Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego, które zastępują te artykuły, tak? Interpretacja w ogóle artykułu 30 jest moim zdaniem absurdalna w Polsce. No, tak jakby prawnicy w Polsce czy sądy nie wiedziały, że to jest artykuł, który wywodzi się bezpośrednio z doświadczeń Oświęcimia, z doświadczeń Gułagu. I właściwie naruszanie, to jest norma absolutna, tak, w prawie. Jedyna norma, która ma charakter absolutny i ona jest kompletna, tak. To jest cały system prawa, właściwie jest w niej zawarty i z niej się wywodzi. W związku z czym na przykład kompletnie moim zdaniem od rzeczy jest zarzut obrony telewizji, że ja nie miałem legitymacji czynnej do występowania w imieniu obywateli. Prawa, znaczy ustawy niższego rzędu muszą zawierać pełną możliwość skutecznej ochrony godności człowieka. Jeżeli nie zawierają, jeżeli są jakieś w ustawach niższego rzędu luki, to sąd ma obowiązek wydobyć tą normę z tego artykułu 30, bo on ma charakter absolutny. Na przykład w tym przypadku ta norma by brzmiała tak, że każda osoba ma prawo
do wystąpienia do sądu o ochronę własnej godności lub godności innych osób. To jest w tej normie zawarte, tak? No. Równolegle toczy się drugi proces, który został odroczony za 26 czerwca chyba. I jakby pan, relacje między tymi procesami? No, one są w pewnym sensie powiązane. To znaczy Telewizja Polska zgłosiła ten pozew, moim zdaniem, w charakterze represyjnym. Ja to tak traktuję jako naruszanie wolności słowa. Chodzi o to, że ja w związku z tym procesem moim przeciwko telewizji powiedziałem w Gazecie Wyborczej, że telewizja narusza godność człowieka. No i telewizja uznała, że naruszam tym ich dobre imię. Tak? No i żąda zapłaty 100 tysięcy złotych na Caritas i tam całego szeregu ogłoszeń. No więc uważam, że szanse telewizji są bardzo małe. No nie wiem oczywiście, jak czy sądy będą, zakładając niezawisłość sądów, tak? No to zakładam, że będą mieli bardzo małe szanse na wygranie tej drugiej sprawy. Dziękuję bardzo.